Serdecznie witamy Państwa. Dzisiejszy mecz będą komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Zapraszamy. Dziś Bayer Leverkusen gra przeciwko Lipskowi. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Spójrzmy na ustawienie, jakie wybrał na ten dzisiejszy mecz trener Bayernu Leverkusen. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Julian Brandt. Volland. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Aj, bardzo niecelnie teraz. Demme, Klostermann, Augustin. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Zabrakło precyzji, dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Dostaje wsparcie. Timo Werner. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Volland. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście, teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Augustin, Klostermann, Demme, Orban. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Werner! Fantastycznie to broni! Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Volland. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niesamowicie groźnie! Będzie rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Charles Aranguiz. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? Zabrakło tutaj trochę szczęścia przy tym strzale. Słupek ratuje rywala przed utratą bramki. Bardzo dobrze wykonany stały fragment, gdyby tylko było minimalnie celnie. Timo Werner dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Może zdecydować się na strzał. Szkoda, zabrakło centymetrów. To była dobra okazja do zmiany wyniku. Ten strzał powinien trafić w światło bramki. Bardzo sprytnie chciał tu oszukać bramkarza, no ale nie zawsze wszystko musi się udać. Julian Brandt. W
Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie... Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Julian Brandt. Ależ tam się przedarł. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Demme, Augustin, Forsberg. Folland. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. Przechwyt, ale nie opanował. Mogą teraz skarcić rywali. Lars Bender, Charles Arangis, Folland, Charles Arangis, atak pozycyjny długo, no strzela, strzał, ale daleko od bramki. Julian Brandt. Folland. Jest okazja, ależ fantastyczna obrona. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Folland. Oddaje strzał. No, prosto w zawodnika z pola. Mają teraz trochę miejsca. Werner. Julian Brandt, Folland, Charles Arangis. Folland! Nieprawdopodobna obrona! Lipsk atakuje. Na skrzydle mają sporo wolnego miejsca. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. RB Lipsk ma rzut rożny. Taki stały fragment gry to w końcu jest jakaś szansa, by zmniejszyć dystans do rywali. Trybuny się ożywiły. Ponownie rzut rożny. Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Piłka. Werner! Gol dla RB Lipsk! Ależ uwolnił się spod opieki głową. Pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. Spójrzmy na to z innego kąta. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Julian Brandt. Czekamy na dośrodkowanie. Dobre, dalekie wybicie. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Już blisko pola karnego.
Po dośrodkowaniu piłka zostaje... Zaraz możemy mieć remis! A jednak nie ma bramki! Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Wynik 2 do 1. Pierwsza połowa dostarczyła wielu wrażeń. Zobaczymy, co przyniosą kolejne minuty. Myślę, że nie spoczną na laurach. Obie ekipy nastawione ofensywnie konstruują wiele akcji. Możemy oglądać dziś jeszcze nie jedną bramkę. I będziemy mieli wrzut z autu. Tak. Ponownie celnie podaje. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Dośrodkowanie. Popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Oddalają grę od strefy obronnej. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Myślę, że sam czuje pewien... Uderzenie. Zmarnowana okazja. O wiele za wysoko. Julian Brandt. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Bruma. Doskonale zagrał. No, udało się przejąć. No, strzela! Sięgnął piłki ręką. RB Lipsk wznowi rzut rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ilzanker. Może dośrodkować. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Mitchell Weiser. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Folland. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Julian Brandt. Może spróbować szczęścia. No i mają rzut rożny. Dośrodkowanie. Folland! Nie ma, nie wpuścił piłki do siatki. To było naprawdę groźne uderzenie głową. Gdyby nie bramkarz, mielibyśmy gola. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Strzela! No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Mitchell Weiser. Ilzanker. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, z tego miejsca można strzelać. Świetnie to zrobił. Folland. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trzy do jednego. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Ilzanker. Demme. Zabicer. Jest okazja do strzału!
Sam nie wierzy, że w tej sytuacji nie strzelił bramki. To mogło przywrócić nadzieję całej drużynie, a tymczasem grozi jej kompletne załamanie morale. Tach. Belarabi. Wendel. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Fantastyczna centra, doskonale go znalazł w polu karnym i mamy bramkę. Mamy powtórkę i popatrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Spójrzmy na to z innego kąta. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Demme, Klostermann. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, może być groźnie. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Bruma. Genialne podanie. Timo Werner. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? No, takimi strzałami nie zniwelują różnicy bramkowej. Wendel. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, strzela! Dobrze zablokował. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Centruje z rogu w pole karne. Ilzanker. Mogą teraz skarcić rywali. Ostatni bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Może uderzać na bramkę. Jest gol, niestety obawiam się, że niespecjalnie wpłynie on na końcowe rozstrzygnięcie. Niewiele im to pomoże, ale zdobywają jeszcze gola. Moment przebudzenia w końcówce spotkania. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. No wygląda to na bramkę pocieszenia, ale mecz jeszcze się nie skończył. Tak, zdarzają się wprawdzie nagłe zwroty gry, ale chyba nie w tym spotkaniu. Michelweiser. Karim Belarabi. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No już blisko pole karne. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Julian Brandt. Uderzenie w stronę bramki. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda. Ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej, wkrótce strzelą gola. Dobrze próbował, ale stracił. Przeciwnik chce wymusić błąd. Zabicer. Ładne, udane przejęcie. Koniec spotkania.